Odwołam się do historii, bo historia jest nauczycielką życia. Kiedy Polska powstawała po 123 latach niewoli, to nasi dziadowie, pradziadowie szli do pierwszych wyborów Sejmu Ustawodawczego w roku 19. I sytuacja była przejrzysta. Mniejszości narodowe, socjaliści, komuniści, ludowcy, jedni, drudzy, narodowcy i tak dalej. Otóż tego nam zabrakło po okrągłym stole. Właśnie po to był okrągły stół, żeby zaciemnić sytuację. Żeby z jednej strony była postkomuna, a z drugiej postsolidarność. Ktoś powiedział, że Polakom pozostał post z tego wszystkiego, prawda? Czyli zaciemy na sytuację kot w worku, prawda? Tu jest Geremek, tu jest Kwaśniewski, czy prawda? I wybierajcie. I początkowo tak miało być, że lewica to będzie SLD, czy postkomuna, a prawica to będzie Unia Wolności, prawda? No to się nie powiodło, prawda? No bo na Polacy w wyborach wzięli, na Tymińskiego wskazali, prawda? Szok był w całej Polsce, w całej połowie Europy, prawda? Co ci Polacy wiele wydają. No później była wyborcza akcja katolicka, prawda? I SLD znowu komuna i zmieniona nazwa, prawda? Teraz jest PiS, prawda? Platforma Obywatelska, prawda? I szykująca, że tam gdzieś zanadrzuje SLD. Powtarzam, my nie mieliśmy tej sytuacji, jaką mieli nasi dziadowie. To pokazuje na to, kto za tym stał. Że to nie było takie... Ruch Narodowy jest za porozumieniem. Ale z tego porozumienia zostały wykluczone środowiska narodowe, patriotyczne, ten poziom tradycji Polski. Dogadała się lewica PZPR-owska z lewicą korowską. I to był okrągły stół, szanowni państwo. I w oparach tego wszystkiego żyjemy do dzisiejszego. Udało się w dwóch kadencjach zrobić mały wyłom w tym skonsolidowanym bloku. I znowu wróciliśmy do momentu zbliżania. Doszło do tego, szanowni państwo, że powstawała Liga Polskich Rodzin. Zwrócę delikatnie uwagę, że w tym samym czasie powstawała organizacja o nazwie Liga Polska. Była Liga Rodzin, prawda? Liga Polska też powstała w Szwajcarii, tak jak tamta Liga Polska. Ciekawe, nie? Czy to z tych okoliczności, czy te same środowiska, prawda? Więc doszło do tego, że my musieliśmy robić konspirację w niby wolnym państwie, żeby Liga Polskiej Rodzin powstała, szanowni państwo. Bo czego jak czego, ale ruchu narodowego oni się boją jak ogół. Żeby nie modlić, proszę państwa, ja tu mam cytat przy sobie. Jest dyskusja po pierwszym, on jest pouczający. Debata w Fundacji Batorego. Mam przy sobie, może znajdę. Siedzi pan Smolar, pan Aleksander Hall i Lech Kaczyński. 2001 rok. Dyskutują o tych wyborach, na mocy których Liga po raz pierwszy weszła do Sejmu. Dyskusja jest bardzo pouczająca. Oczywiście panika, blady strach, jak to się stało? Partie takie weszły do Sejmu, Liga Polski chodzi, prawda, i tak dalej. I pan Aleksander Hall mówi rzecz kapitalną. Posłuchajcie państwo. Aleksander Hall mówi rzecz następującą. Na prawicy narodowej zwyciężyła niestety opcja Giertychowska, a nie Wasiutyńska czy Chrzanowska. Państwa, nie trzeba nic więcej powiedzieć. Niestety na prawicy narodowej zwyciężyła opcja Giertychowska, a nie Chrzanowska czy Wasiutyńska. Wszystko. Nie, niestety. Gdyby taka powstała, to była do tej pory Liga Polska chodzi w Sejmie, może drugą siłą polityczną. Czyli, państwo, tak naprawdę chodzi o to, czy ruch narodowy w Polsce będzie autentyczny, czy będzie podróbką ruchu narodowego. Szanowni państwo, o to chodzi. Oni wszystko mówią między wierszami, szanowni państwo, między wierszami.